Jesteśmy na kolejnej hali obrabiarek konwencjonalnych. W tego typu obrabiarkach uczymy się ręcznie ustawić wszystkie parametry obróbkowe i ręcznie sterujemy całą pracą maszyny od początku aż do końca procesu. Wykorzystujemy do tego specjalne dźwignie, pokrętła i przyciski na panelu sterowania. Urządzeń tych jest tutaj dużo, a każde z nich ma inne zastosowanie. Zobaczycie tu m.in. dłutownice, przecinarki, wytaczarki, wycinarki, gwiniciarki. Potrafimy na nich wykonać skomplikowane detale z różnych materiałów.